Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Na początku było Słowo, było dobro, była pełnia życia, z której my bierzemy początek. Bóg jest pełnią życia, z której człowiek bierze początek. I zobaczmy, my do tej pełni zdążamy. My idziemy do pełni, nie do śmierci, do pełni, którą jest Bóg. On przychodzi na świat, aby wszyscy w Niego uwierzyli, a przez to doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Bo ten, który poznaje prawdę i żyje tą prawdą, prawdą jest Bóg, on może zostać zbawiony. Bóg uczynił świat i człowieka. I człowiek odrzucił Boga, odrzuca Boga. Lecz Stwórca nie pozostawia człowieka samego i ponownie przychodzi na świat, by dokonało się nowe stworzenie. Człowiek jest krótkowzroczny, my się bardzo długo uczymy życia, my bardzo wolno stajemy się mądrymi. Ale Bóg to wie i wyprzedza to, czego człowiek nie jest w stanie jakby zrozumieć w perspektywie przyszłości. Nauczanie Jezusa jest stwarzaniem człowieka na nowo przez danie mu swojego ducha. Świat i człowiek stają się na nowo przez Słowo Boże. Zobaczmy, przez Słowo Boże my jesteśmy jakby lepieni na nowo, jako ludzie posłuszni Bogu, jako ci o czystym sercu, którzy mogą osiągnąć życie wieczne. Są w prologu cztery słowa, które wyrażają całość objawienia Bożego. Słowo, życie, światłość i chwała. Na początku było Słowo. Wszystko istnieje w Bogu. Każdego dnia Bóg udziela nam ze swojego życia. To, że żyjemy, to dlatego, że Bóg żyje w nas. On podtrzymuje nas w istnieniu. Dlaczego Bóg dał nam życie? Byśmy byli święci i nieskalani w miłości. Bo tak naprawdę to, co uszczęśliwia, to świętość i czystość. A ona jest miłością. My szukamy szczęścia zupełnie w innych sprawach. Spróbujmy na zakończenie tego starego roku poczynić refleksję nad tym i próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie ja szukam szczęścia.
czy w tym, aby stawać się świętym? Czy w tym, by dojrzewać i dążyć do życia w łasce uświęcającej, w czystości serca? Czy też szczęście upatruję w tym, co posiadam, co zdobędę? Chociażby nawet też w międzyludzkich relacjach. Bóg jest źródłem pełni, czyli szczęścia. Słowo przyszło na ziemię, ponieważ człowiek zagubił się w mowie. Dokonało się pomieszanie języków. Kiedy słuchamy słowa, my odzyskujemy jedność z innymi. Zaczynamy rozumieć się, błogosławimy wzajemnie, a nie złorzeczymy. Dlatego prośmy tak w tym starym roku o dar słowa, przez które my będziemy błogosławić. Nie będziemy nikogo przeklinać, nie będziemy nikogo odrzucać. My jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy nasza mowa jest błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Gdzie jest zatem słowo? Boże słowo, tam jest błogosławienie. Gdzie nie ma słuchania słowa, człowiek nie ma siły do przeciwstawienia się złu. Zobaczmy, my bez Boga nie jesteśmy w stanie pokonać to wszystko, co przychodzi od złego ducha. I ważna refleksja jest ta, że my w Bogu stajemy się ludźmi. Potrzebujemy odejścia od słuchania jedynie siebie, od słuchania jedynie drugiego człowieka do słuchania słowa. Pamiętamy może te słowa papieża Benedykta XVI z pielgrzymki do Niemiec. Tam, gdzie jest Bóg, jest przyszłość. Niezwykle ważne słowa. Warto je sobie uświadomić właśnie na zakończenie tego starego roku, by rozpocząć mądrze, dobrze, nowy rok. Tam, gdzie jest Bóg, jest przyszłość. Od naszych decyzji, od naszej mowy, od naszego myślenia zależy nasza przyszłość. Jeśli w to myślenie, w te decyzje, w tę mowę wprowadzimy Boga, czyli Słowo. Dlatego dzisiaj szukajmy odpowiedzi na to, jak słuchamy Słowa Bożego. Czego nie dosłyszeliśmy w kończącym się starym roku? Co zostawiliśmy bez odpowiedzi na wezwanie, kiedy Bóg mówi: słuchaj, Szema Izrael.